Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, wyjątkowym filmiku z gościem specjalnym. A to dlaczego? Dlatego, że właśnie, słuchajcie, od jakiegoś czasu dopytujecie mnie o markę Nu Skin. Dopytujecie o technologię, o kosmetyki i ja przez ten czas, ostatni czas, kiedy padały te pytania, odsyłałam zawsze do mojego gościa, którego zaraz wam przedstawię. Natomiast wreszcie stwierdziłam, że chyba to jest ten moment, żeby zapoznać się lepiej z marką i dzisiaj właśnie o niej porozmawiamy, ale też na zakończenie dzisiejszego filmu zadam wam bardzo ważne pytanie, także oglądajcie uważnie, zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj jest ze mną Krysia, zobaczcie jaka piękna, piękna, wyjątkowa. Poznałyśmy się ponad rok temu, w też takich wyjątkowych okolicznościach. Od tamtego czasu ja Krysię obserwuję też na Instagramie, a to właśnie dlatego, że Krysia jest osobą, która buduje swój biznes właśnie dzięki marce Nu Skin i posiada w tej kwestii ogromną wiedzę. Jak czasami podglądam ją na Instagramie, to widzę, co ona tam wypisuje, słuchajcie, nieprawdopodobne. Zresztą nawet ostatnio miałaś możliwość przebywać w siedzibie marki i dzisiaj sobie porozmawiamy, zadam Krysi kilka pytań, może nie do końca takich łatwych pytań, ale mam nadzieję, że odpowie na nie szczerze. Jestem przygotowana. Witaj kochana na moim kanale, zaczynamy nowy odcinek. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni nasz wspólny odcinek i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o marce Nu Skin. Na początek chciałabym cię zapytać o to, żebyś mi powiedziała, co tak naprawdę skłoniło cię w kierunku tej marki? Dlaczego zdecydowałaś się na Nu Skin i co tę markę wyróżnia na tle innych marek, że ty jako sportowiec, jako osoba, która ma ogromne osiągnięcia, poszłaś właśnie w tym kierunku? Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie Państwa i bardzo dziękuję za Twoje zaproszenie, jest mi bardzo miło tu gościć. Co sprawiło? Można powiedzieć, że to był przypadek, chociaż ja w przypadki nie wierzę. Ja ogólnie od ponad 10 lat jestem związana z branżą, nie beauty, tylko sportową. No właśnie. Chociaż kategoria sportowa, w której startowałam w zawodach, to było bikini fitness, więc niejako było połączone również z beauty, bo na scenie, wychodząc na scenę, musiałam zadbać nie tylko o swoje ciało, tylko również o włosy, o twarz, tak. Więc też interesowałam się kwestią beauty i dbania o siebie. I byłam dosyć takim świadomym klientem w momencie, kiedy poznałam markę Nu Skin. Poznałam ją dzięki moim koleżankom właśnie z branży sportowej. Tak, pierwszy produkt był, to nie była technologia anti-aging, tylko to był krem brązujący do ciała. Z racji tego, że właśnie startowałam za no właśnie, bo tak. Wy musicie być tam zawsze tak mocno opalone. Tak. Więc, ale powiem szczerze, że troszeczkę miałam dość już tych bronzerów, takich typowo scenicznych, też odrzucał mnie ten zapach i koleżanka poleciła mi Instaglow, czyli balsam lekko brązujący, który właśnie miał tak przykro nie pachnieć, więc zaczęło się niewinnie od tego produktu, bardzo mi się spodobała jego jakość. Po czym płynnie dowiedziałam się o tym, że jedna z moich koleżanek trenerek buduje właśnie swój biznes w oparciu o Nu Skin. To było ponad 2 lata temu i wtedy jeszcze ta firma nie była na tyle znana jak teraz w Polsce. Tak, to prawda. Się rozwijamy. Bardzo się rozwija, dlatego też dużo moich obserwatorów dopytuje, co myślę o tych technologiach, co myślę o kosmetykach. I to jest bardzo ciekawe, że marka tak prężnie się rozwija na naszym rynku. I to jest nieuniknione, bo patrząc też na tendencje rynków na zachodzie, tak? Bo jesteśmy otwarci na 48 rynkach w tym momencie. Jeszcze do niedawna było tu 50 rynków, bo była też Rosja i Ukraina, które są w tym momencie zawieszone, natomiast na innych rynkach Nu Skin bardzo się prężnie rozwija i to jest cały czas tendencja wzrostowa. Jest to też firma, która już istnieje 38 lat, powstała w 1984 roku. Naprawdę tak długo? Tak. To jest mój rocznik, więc to też był znak i sygnał dla mnie, że to jest to, ponieważ to jest firma, która dokładnie powstała w tym roku, kiedy ja się urodziłam. Tak jak mówię, właśnie jesteśmy otwarci na 50 rynkach i jest to firma też przede wszystkim naukowo-badawcza. I teraz płynnie przechodząc, odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego ja się na nią zdecydowałam, no właśnie, kupił mnie produkt, bo kolejnym produktem, który przetestowałam, to była technologia Galvanic Spa i jako świadomy... A przepraszam, nie zaczynałaś od Lumi? Nie. Ciekawe. Właśnie nie. Już powiem dlaczego. Startując w zawodach miałam taki już problem, że zaczęła mi wiotczyć skóra. Przez, wiesz, nawadnianie, odwadnianie, jakby ta skóra po prostu zaczęła tracić swoją gęstość, kolagen zaczął uciekać.
Ja zaczęłam startować, jak miałam 29 lat, więc zaczęłam w 2013 roku, skończyłam w 2018, więc też już nie byłam, że tak powiem, nastolatką. Tak, tak. Młodą zawodniczką. Tak, młodą zawodniczką, więc też ciało wyglądało świetnie, natomiast twarz już zaczęła po prostu cierpieć widocznie. I cóż, ja byłam, tak jak powiedziałam, świadomym klientem, który korzystał już z zabiegów medycyny estetycznej typu osocze, typu mezoterapię, czyli już takie zabiegi przy użyciu igły w celu zagęszczenia skóry i pobudzenia skóry do produkcji kolagenu. Tak? Byłam dobrze wyedukowana przez moją panią doktor, więc ja wiedziałam, czego ja oczekuję i na jaki efekt liczę. Dlatego też chciałam spróbować od Galvanic Spa, zrobiłam na pół twarzy ten zabieg, bo chciałam po prostu dowiedzieć się, o czym one mówią. Jak to jest możliwe? Czy to nie jest jakaś ściema? Czy to nie jest jakaś ściema? Jak pewnie połowa z Was, tak, osób, które będą nas oglądać, pewnie też tak myślą, no bo ciężko jest na początku uwierzyć, że to urządzenie i zabieg, które możemy wykonać sami, przynosi tak spektakularne efekty i faktycznie, że już to się dzieje po pierwszym zabiegu. Zrobiłam na pół twarzy i pamiętam, że moje zaskoczenie było bardzo przyjemne, bo ja mówię, jest to, tak, to działa. To, co zauważyłam, to od razu pięknie podkreślony policzek, ładnie otwarte oko, głębokie nawilżenie skóry i takie uczucie, jakby się zrzuciło parę kilogramów z tej strony. Ta strona była zmęczona, zwiotczała, po prostu było czuć, że jest opadnięta, natomiast ta była tak jak po dobrym treningu. No właśnie, super. Tak można byłoby to określić. No i później to już naturalnie zaczęło się dziać, poznałam właśnie, od razu poszłam po Lumi, które również fantastycznie po prostu mnie zachwyciło, to jest moja podstawowa technologia, bez której nie wyobrażam sobie życia, kolejne produkty, kolejne i płynnie poznając też firmę, tak? Dla mnie bardzo ważne było to, żeby się związać z marką, pod którą mogłabym się podpisać swoim ciężko wypracowanym nazwiskiem. Rozumiesz? Tak. Sama zresztą bardzo tak, doskonale Cię w tym rozumiem. Zwłaszcza, że Ty już byłaś osobą, która jest znana. Mhm. Gdzieś tam w pewnych kręgach jesteś już znana i też oczywiście nie chciałaś takiego produktu, że będziesz coś polecać, a to będzie rzeczywiście ściema, tak? Oczywiście. Bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Zdecydowanie tak i ja też się nie wiązałam, nie przyjmowałam wielu propozycji współprac, czy to odpłatnych, czy barterowych. Mimo, że byłam taką młodą osobą, to wtedy jeszcze nie było tak popularne jak teraz tego typu współpracy, więc to było bardzo kuszące. Influencerem, tak. W 2000 tam, no to było akurat, no tak jak powiedziałam, no ja zaczęłam swoją karierę w mediach społecznościowych od 2013, w momencie kiedy zaczęłam startować, więc troszeczkę już byłam widoczna w social mediach. Więc cieszę się, że nie wiązałam się z wieloma firmami, dlatego też moi obserwatorzy, kiedy zobaczyli, że związałam się z firmą Nuskin, oni też wiedzieli, że coś musi być na rzeczy. Oczywiście przyglądali się jakiś czas moim działaniom. No tak jak ja. Tak. Od ponad roku. Chociaż ty bardzo długo się przyglądałaś. Tak, bardzo długo się przyglądam nadal. Tak, przyglądasz się nadal, ale właśnie bardzo mnie cieszy, że taka osoba jak ty zwróciłaś uwagę, że dałaś mi tę szansę, że zaprosiłaś mnie, żebym mogła opowiedzieć też twoim odbiorcom o firmie, przedstawić firmę. Bo nie ukrywam, że moją ogromną misją jest to, żeby jak najwięcej osób poznało firmę Nuskin, zakochała się w tej firmie, zaufało tej firmie, nie patrząc na to, że mamy w Polsce troszeczkę jakby zmodyfikowany obraz. Zaraz do tego przejdziemy. Tak, jakby tak, bo to jest moje, tak, bo to jest moje kolejne pytanie do Ciebie, dobrze, więc zaraz do tego przejdziemy. Także słuchaj, no fajnie, cieszę się, bo możemy sobie dzisiaj o marce porozmawiać. Ty ją przedstawiasz ze swojego punktu widzenia, tak, jako osoba, która już od jakiegoś czasu jest w tej marce. Testujesz, widzisz, dowiadujesz się, no i super. I przechodzimy teraz, słuchajcie, do kolejnego pytania. Krysia, powiedz mi, dużo osób jak słyszy Nuskin, to pierwsze co ma w głowie to marki typu Amway, Oriflame, Avon i cała masa innych marek. Wszystko tak jakoś to się kojarzy nam z tymi piramidami, włączanie ludzi do współpracy, sprzedaży, takich w ogóle. Powiedz mi, czy tak rzeczywiście jest w przypadku Nuskin? Nuskin to jest firma z kategorii MLM, tak? Czyli multilevel marketing, jak najbardziej tak. Natomiast jest to MLM, ale nie MLM. Ja się tak troszeczkę śmieję, że Nuskin jest wyjątkowy pod tym względem, porównując chociażby tego typu fakt, że dostaliśmy nagrodę od DSA, czyli Direct Selling Association, to jest międzynarodowa organizacja, która istnieje od 1910 roku, za najlepszy plan kompensacyjny, za najbardziej uczciwy plan kompensacyjny. Tak. MLM to nie jest piramida finansowa.
Firma Nuskin jest notowana na giełdzie nowojorskiej przez 20 lat ciągle. Żeby w ogóle dostać się na giełdę nowojorską, żeby się utrzymać ciągiem, trzeba zdawać sobie sprawę, że trzeba być bardzo przejrzystą firmą i bardzo uczciwą firmą. No właśnie, tak? Czyli to nie jest tak, słuchajcie, nie do końca jest tak, jak wy możecie sobie to wyobrażać. Bo czasami piszecie do mnie gdzieś w wiadomościach, że a jakaś tam osoba z Nuskin próbuje was wciągnąć w ten biznes i wy się zastanawiacie, czy warto. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja tego planu nie znam, nie wiem jak to wygląda od środka, ponieważ ja nie działam z marką, może jeszcze, kto wie jak to będzie. No w każdym razie nie wiem jak to wygląda, więc nie jestem w stanie wam dokładnie opowiedzieć. Jeśli wy jesteście zainteresowani takimi działaniami, to przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie namiary na Krysię, która dokładnie opowie wam co i jak po kolei. Jak to wygląda od środka, jak można tam zarabiać, na jakich produktach. Tak naprawdę wszystko to, co będzie dla was istotne w prowadzeniu własnego biznesu, tak jak robi to Krysia w tej chwili, buduje swój biznes właśnie na marce Nuskin. Także do niej z takimi pytaniami w tej chwili. Zapraszam. W tej chwili. Pamiętajcie o tych namiarach, będziecie mieć je w opisie. A my przechodzimy do kolejnego pytania. Trzecie pytanie, tak naprawdę, myślę, że będzie bardzo istotne, bo tutaj przechodzimy już do technologii, o które wy mnie dopytujecie i nie będziemy się dzisiaj rozwodzić na temat tego, jak one konkretnie działają, jakie przynoszą efekty, dlatego że tutaj jeszcze raz chciałam wam przypomnieć, że zapraszam do Krysi, ale uwaga, Krystyna ma swój kanał na YouTubie i tam znajdziecie filmiki, też oczywiście dam wam namiar w opisie do dzisiejszego filmu, tam znajdziecie filmiki, w których Krysia pokazuje, jak działają technologie, jak je stosować, jakie przynoszą efekty. Natomiast mnie interesuje coś więcej. Wy wiecie, że ja jestem taką osobą, która zanim gdzieś tam coś wypróbuje, coś znajdzie, to spróbuję zawsze drążyć temat. I moje pytanie do ciebie, czy marka posiada jakieś badania, które jest w stanie udostępnić na efektywność tych technologii? No bo wy mówicie o tym, że one się wyróżniają na rynku, że to jest coś nowego, że Nuskin jest zupełnie inną marką w tej całej strefie beauty. No i tutaj właśnie moje pytanie do ciebie, no bo skoro mamy te technologie i pojawia się co chwila coś nowego, to na pewno są one jakoś badane. Czy takie badania osoba, która chciałaby sobie zakupić ten sprzęt, jest w stanie od was dostać? Jak najbardziej tak. Tak naprawdę jesteśmy w stanie wysłać te badania do takiej osoby zainteresowanej. Sama osoba, która się rejestruje w systemie, to też muszę nadmienić, rejestracja jest bezpłatna, ma dostęp do Office'u, wpisując nazwę konkretnej technologii, dostaje dostęp do badań klinicznych, do karty produktu, jakby to wszystko jest jawne. Można też napisać bezpośrednio do wsparcia produktowego, mam konkretnego maila i dostanie się bardzo szczegółową odpowiedź, jeżeli kogoś nurtują konkretne pytania na konkretne kwestie, więc jak najbardziej tak. I też kwestia tego, tak jak powiedziałam, firma Nuskin jest firmą naukowo-badawczą. No właśnie. Tak, mamy centra naukowo-badawcze. Tak jak mówiłaś, miałam okazję właśnie w tym roku, pod koniec maja, być w Utah, czyli w siedzibie firmy. Na własne oczy widzieć, jak naukowcy pracują. Zresztą to było niesamowite wrażenie zobaczyć przez szybę całe laboratoria. Tak? Dostaliśmy informację, że to, nad czym oni pracują dzisiaj, będzie produktem dopiero za 10 lat. Jakby... A, czyli rzeczywiście jest cały ten etap wprowadzania produktu, ale przede wszystkim badań na efektywność danego produktu. Zdecydowanie tak. To jest też firma, która wyznacza trendy. To jest firma, która wprowadza patenty. Tak? Naszym głównym, jednym z naszych głównych patentów jest patent AgeLock. Czyli to jest cały system, który blokuje procesy starzenia się skóry, czyli blokuje oddziaływanie enzymu Arnox, który jest odpowiedzialny za to, że my po prostu się starzejemy. Tak? Więc na ten temat mogłybyśmy bardzo długo rozmawiać. Oczywiście zapraszam osoby zainteresowane, które są dociekliwe, by się chciały dużo więcej dowiedzieć. Jak najbardziej dam namiary, wyślę maila i będziecie mogli wszystkie informacje dostać od razu bezpośrednio od firmy. Ja tutaj jeszcze, słuchajcie, chciałam nadmienić, że jak będziecie obserwować Krysię na Instagramie, to ona bardzo często pokazuje efekty działania danych produktów, czy to kosmetyków, czy suplementów, które również są dostępne w ofercie, na przykładzie przed i po jakimś tam okresie stosowania i wy chyba też macie taką możliwość, że dzielicie się tymi efektami i potem je udostępniacie bez żadnych problemów, tak? Jak najbardziej. Można sobie podglądać dokładnie, i zobaczyć. Dokładnie, musi być zgoda też osoby, która pokazała to wizerunek, oczywiście. To jest wizerunek, ja zawsze daję znak wodny swojej firmy Premium Beauty, tak, żeby
bo nie, bo była też sytuacja, kiedy moje zdjęcie krążyło po chińskim Instagramie. O Jezu, skąd ja to znam? Tak, tak. Masz to samo. Tak, także już się nauczyłam, już się nauczyłam. Także ja też jestem osobą, która ma genialny efekt przed i po. Śmieją się moi odbiorcy, że troszeczkę chodząca reklama do skina, ale to jest prawda, słuchajcie, naprawdę przysięgam wam. To nie jest tak, że ja zachwalam Krysię, ale jak ona wrzuca zdjęcia na swój Instagram jak ileś tam lat temu i jak teraz wygląda, to rzeczywiście widać te zmiany i szczerze widać, wyglądasz lepiej. Dziękuję bardzo. Latka lecą, a mamy efekt Benjamina Button. Bo kobieta baton. Jest jak wino, im starsza, tym lepsza i piękniejsza, tak? I no to jest jednak prawda, ale widać tak. Rzeczywiście, to jest, u mnie też tak trochę jest, że jeśli reklamuję jakieś kosmetyki i polecam, czy na przykład jakieś zabiegi, to bardzo często moi odbiorcy, moja społeczność właśnie pisze, że reklamujesz sobą, tak. Więc jeżeli widać efekty na tobie, to znaczy, że to działa, tak? Mm-hmm. I to przekonuje też tą drugą stronę do zakupu, do spróbowania, do przetestowania. Zdecydowanie tak, dlatego u nas często ja lubię na przykład, kiedy jest taka odwrócona troszeczkę rola, że na początku ktoś jest klientem i płynnie przychodzi do budowania swojego biznesu z firmą Nuskin, niż na odwrót, że jakby celem jest zbudowanie biznesu, zarobienie pieniędzy, a później poznanie produktu, bo w momencie, kiedy się zakochasz... To jest niewiarygodne. Tak, mów tak, bo jak się zakochasz w marce, zakochasz w produktach, zobaczysz, że ona rzeczywiście działa, to chętniej wtedy z taką marką współpracujesz. Tak, i szczerze po prostu to rekomendujesz, to też wypływa od ciebie. Ludzie też czują fałsz, czują, kiedy ktoś tak naprawdę chce wcisnąć. To nikt nikomu nic nie wciska, to jest czysta rekomendacja, oparta na prawdziwych efektach, na badaniach klinicznych, więc jakby tu nie ma żadnego pola do... No właśnie, słuchajcie, a teraz przejdziemy do następnego pytania i będziemy sobie już rozmawiać o kosmetykach. Krysia, kosmetyki, czyli moja działka. Chociaż powiem wam, wszelkiego rodzaju gadżety dla kobiet oczyszczające, liftingujące, wy zresztą doskonale wiecie, to też jest coś, co zawsze mnie interesuje i pokazuję wam tutaj różne właśnie takie urządzenia dla kobiet, ale rozmawiamy sobie teraz chwilę jeszcze o kosmetykach, bo to też jest takie pytanie, które gdzieś tam często przewija się w wiadomościach prywatnych z moimi odbiorcami, z moją społecznością. I dopytują mnie właśnie przede wszystkim kobiety, jakie są te kosmetyki marki. Bo powiedziałyśmy już o tym, że Nuskin jest marką naukowo-badawczą. To nie jest marka, która tworzy kosmetyki tak. Tylko tak jak słyszeliście, to jest proces powstawania technologii, również kosmetyków. Natomiast powiedz mi troszkę tak, zacznijmy może od tego, od tych składów kosmetyków, tak? Żeby trochę rozjaśnić wam, bo ja miałam okazję popatrzeć sobie na składy tych kosmetyków, wiem już co tam się znajduje i wiem, że to też jest, że tam nie ma nic, co może być dla was kontrowersyjne i też uwaga, niebezpieczne, bo pamiętajcie, że we wszystkich kosmetykach muszą być zachowane odpowiednie normy i to musi się wszystko prawnie zgadzać, żeby produkt był wypuszczony na rynek i dopuszczony do sprzedaży, co ja też często wam tutaj podkreślam. Natomiast, czy to są kosmetyki naturalne, czy to są kosmetyki tradycyjne, ale w których wykorzystywane jest coś więcej? Czy to są kosmetyki, w których znajdziemy jakieś kontrowersyjne składniki, czy raczej są to kosmetyki, w których nie trzeba się obawiać, a pomyśleć o ich skuteczności? Czy mamy jakieś badania na działanie tych kosmetyków, na ich skuteczność? Odpowiadam, jak najbardziej są bezpieczne te produkty, bo inaczej nie mogłyby po prostu być przede wszystkim na 48 rynkach otwartych, nie mogłyby w ogóle być w Unii Europejskiej, więc tak, Nuskinowi bardzo zależy na tym, żeby jakość produktu była jak najwyższej półki. To jest firma, która istnieje 38 lat, ona by sobie nie pozwoliła na jakikolwiek kontrowersyjny składnik, który po prostu by szkodził naszemu zdrowiu, do tego, żeby takiego składnika używać. Tu też odsyłam, jest możliwość dostać raport cały od firmy Nuskin bezpośrednio, gdzie firma może wysłać wszystkie składniki wypisane, dokładnie opisane, który składnik ma jakie zastosowanie. Super. Tak, i czy jak to się ma do naszego zdrowia. Poza tym firma Nuskin jest cały czas na bieżąco z badaniami naukowymi, które badają normy danych produktów, danych składników, czy one są dla naszego zdrowia bezpieczne. Jakby to jest priorytet dla firmy Nuskin. Firma Nuskin jest też taką firmą bardzo proludzką, tak? To nie jest tylko firma, która nastawiona jest na zysk, to nie jest taka korporacja, tylko teraz mamy za mało czasu być może, by o tym opowiedzieć, ale jak ktoś będzie chciał poznać historię firmy,
że to jest tak naprawdę firma, która powstała w warunkach domowych przez grupę ludzi, którzy po prostu tworzyli kosmetyki z pasją i to były tak dobre produkty, że sąsiedzi przychodzili z malutkimi łyżeczkami, żeby nabrać troszeczkę produktu do swoich słoików, żeby... To jest, ja już mam ciarki i w siedzibie firmy jest właśnie logo, jest łyżeczka taka duża, jako symbol po prostu tego, jak to się wszystko zaczęło. Więc to nie jest tak, nigdy firma Nuskin nie pozwoliłaby na to, żeby szkodzić naszemu zdrowiu. No zresztą, tak jak powiedziałam, to jest firma naukowo-badawcza. Mhm. Więc już sama kwestia, myślę, tego, że firma, która skupia się na tych badaniach, na tych technologiach, no raczej nie wprowadziłaby jakiegoś badziewia, jeśli rozmawiamy o kosmetykach. No nie, no w ogóle nie ma na to miejsca. No właśnie. Jakby nie ma w ogóle na to miejsca. Dobrze, że o to pytasz, warto jest o tym mówić, bo też żeby zwiększać świadomość odbiorców. Natomiast jak ktoś już się wgłębi w firmę, to wie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby którykolwiek składnik szkodził naszemu zdrowiu. Również mamy rośliny, które wykorzystujemy do naszych produktów, do serii opartej o na przykład adaptogenne rośliny, są z kontrolowanych upraw. Też firma idzie bardzo w kierunku pro-eko, nie testuje na zwierzętach, dla mnie to jest bardzo ważne, jestem miłośniczką zwierząt, więc nigdy bym się nie związała z firmą, która testuje na zwierzętach. Idziemy w kierunku opakowań biodegradowalnych, więc wspieramy też, jeżeli już jesteśmy przy takich działaniach, środowisko, wspieramy też fundację Nourish Children, gdzie dokarmiamy tak dzieci z trzeciego świata, możliwość jest zakupienia kaszek, które są, to są kaszki, które są, stanowią pełnowartościowy posiłek, które są wysyłane do dzieciaków, żeby po prostu je wspierać w tych ciężkich warunkach, w których się znajdują. I teraz jeszcze przy tej sytuacji wojny na Ukrainie też bardzo duża część środków poszła na wspieranie Ukrainy. Więc no, jakby Nuskin to nie jest tylko i wyłącznie koncern, który jest nastawiony na zysk, tylko to jest też firma, która jest proludzka. I to jest bardzo istotne i dla mnie też jest bardzo ważne to, że jesteśmy w stanie i pomogliśmy już wielu milionom kobietom osiągnąć niesamowite efekty na wizualne, na skórze, na włosach, na ciele. I to są efekty, gdzie ktoś się zmagał z dużymi problemami skórnymi, typu trądzik. Naprawdę, gdzie ktoś ma ten problem, to wie, jak to potrafi zepsuć życie. I te osoby mają niesamowite efekty i samo to, że właśnie ludzie są tak strasznie wdzięczni. Tak naprawdę nasza cera to jest nasza duży, tak, duży stopień naszego samopoczucia, więc ja się cieszę, że jestem po prostu częścią tego, żeby móc pomóc innym osobom. Bo jeszcze tutaj Cię zapytam, nawiązując troszeczkę do tych kosmetyków, bo tutaj też musimy zaznaczyć, że Nuskin nie tworzy kosmetyków naturalnych. On opiera swoje kosmetyki na substancjach pochodzenia naturalnego, ale to nie są tylko i wyłącznie naturalne kosmetyki. To są bardzo dobrze przebadane kosmetyki, które mają swoje badania, bardzo ciekawe substancje aktywne. No i właśnie, one mogą być uzupełnieniem stosowanych technologii, ewentualnie można je też samodzielnie stosować. Można, w zależności od które, bo na przykład żele, które są kompatybilne z Galvanic Spa, one są odpowiednio najonizowane. Często pada pytanie, czy mogę używać Galvanic Spa z jakimś innym produktem. Otóż nie, ponieważ te substancje są po prostu kompatybilne z danym urządzeniem. Tak? Dobra. Są różne linie pielęgnacyjne, które są właśnie oparte albo o adaptogeny roślinne, albo seria Epoch, która jest etnobotaniczna, na przykład świetna maseczka Marine Mood, która jest z mułu polodowcowego, więc jakby mamy serie oparte na składnikach naturalnych, natomiast są też substancje, które powodują to, że te kosmetyki po prostu mogą mieć dłuższą trwałość. No tak, oczywiście konserwanty, które zabezpieczają nam, dokładnie. Mamy substancje, które są promotorami przenikania, one będą sprawiały, że te substancje pochodzenia naturalnego gdzieś tam głębiej się dostaną. Mamy substancje bazowe w tych kosmetykach, potwierdzam, słuchajcie, widziałam składy, także nie ma się czego obawiać. Rzeczywiście te składniki, które znajdziecie w formułach kosmetyków marki Nuskin, są naprawdę dobre jakościowo. Zdecydowanie tak. Moi drodzy, ale jeszcze na zakończenie dzisiejszego odcinka muszę zapytać Krysię o jedną rzecz, a mianowicie, co prawda już o tym wspomniałam, mamy technologię, mamy kosmetyki, ale mamy również suplementy. I ostatnio pojawił się nowy produkt, czyli kolagen, który widzę, że też bardzo intensywnie wprowadzacie na rynek. Co prawda dzisiaj nie będziemy o tym kolagenie rozmawiać, ale no właśnie, Nuskin to technologie, kosmetyki, produkty i suplementacje. Dokładnie, więc jest w czym wybierać, tak? To jest córka spółka, firma się nazywa Pharmanex.
Dobra. To jest działka suplementacyjna. Czyli jeżeli ktoś na przykład będzie zainteresowany niekoniecznie technologią, ale na przykład suplementacją, też może szukać jej u Nuskin. Jak najbardziej tak, nawet logując się na stronę oficjalną www.nuskin.com, zobaczymy zakładkę Pharmanex i to jest właśnie zakładka z suplementami, więc też pamiętajcie, że logując się na stronę macie wgląd do cen jakby podstawowych. I zawsze konsultując się z osobą, która pracuje w firmie, możecie uzyskać dużo lepsze ceny. To też jest ważne, warto o tym wspomnieć. O tak, masz rację. Ja nawet nie wiedziałam o tym. Czyli tak zwane jakieś tam rabaciki. Bo zresztą bardzo przyjemne. Mamy też bardzo fajny program lojalnościowy dla stałych klientów VIP. Także no, naprawdę się warto zainteresować tematem. Super. Ja bardzo dziękuję Tobie za dzisiaj. Ja również za te wszystkie dziękuję. Odpowiedzi na moje pytania. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałyśmy troszeczkę marką, zainteresowałyśmy. Tak jak Krysia powiedziała, ja się przyglądam marce już ponad rok, cały czas się przyglądam. No i właśnie to, o czym chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Ten film powstał troszkę z myślą o moim pomyśle, że tak powiem. Gdzieś tam narodził mi się pomysł w głowie, bo Wy wiecie, że ja uwielbiam, tak jak powiedziałam wcześniej, gadżety kobiece. I przyglądam się Lumi jako pierwsze urządzenie, które od jakiegoś czasu mnie interesuje. I nie ukrywam, że widziałam Lumi już zanim się poznałyśmy. O, proszę. U jeszcze tam pewnych dziewczyn na Instagramie. Już wtedy trochę mnie interesowała ta technologia. No i teraz, moi drodzy, co byście powiedzieli na to, gdybym przetestowała dla Was właśnie Lumi Spa? Ale wiecie, to będzie taka konkretna recenzja. Znając siebie, to tak. Tak. Tak sobie myślę, żeby ugryźć ten temat na takiej zasadzie, że może przygotuję dla Was materiał, gdzie opowiem Wam trochę więcej o Lumi Spa, a później będziemy testować. Testować przez jakiś czas. Jeszcze nie wiem, czy byście chcieli, żeby to były testy tutaj na YouTubie, czy testy na Instagramie, gdzie będę po kolei pokazywała Wam efekty, jak działa, jak się stosuje i opowiadała Wam o tym, a później zrobimy sobie takie podsumowanie, bo nie ukrywam, że Lumi Spa jest jednym z takich produktów, o które najczęściej mnie pytacie, dlatego właśnie chciałabym od niego zacząć. Dajcie koniecznie znać pod tym dzisiejszym filmem, w komentarzach, co Wy o tym myślicie? Co myślicie o takim właśnie moim pomyśle, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście Nuskin jest marką, która jest godna zaufania? Czy rzeczywiście Nuskin tak fajnie działa i są te efekty na skórze? Jakie to są efekty? Czy może chcielibyście, żebym przetestowała Lumi Spa nie tylko na sobie, ale na przykład na męskiej skórze i zobaczymy wtedy, jakie tam będą efekty? Piszcie Wasze propozycje pod dzisiejszym filmem w komentarzach, dawajcie znać. Jeśli nie chcecie takiego filmu i nie chcecie takich testów, to też koniecznie dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa, jesteśmy bardzo ciekawe, jakie będzie Wasze zdanie w tej kwestii i zobaczymy wtedy, tak jak mówię, szczera opinia. Zawsze szczera. Taka bardzo, bardzo szczera opinia. Nie jestem związana z marką, więc tutaj od razu też zaznaczam, żebyście wiedzieli, że ja nie mam z tego żadnych profitów, a robię to dla Was. Być może, żeby przekonać Was do marki i być może, żebym ja sama przekonała się do marki. Zobaczymy. Piszcie, a my dziękujemy Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie najważniejsze namiary na kanał Krysi, na jej Instagram, na kontakt do niej. Jeśli już jesteście zainteresowani Nuskin, piszcie, Krysia Wam pomoże. Dziękuję. Trzymajcie się bardzo. Ciepło. Pa! Pa!